Film powstaje we współpracy z Epic Games. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry LEGO Fortnite. Moi drodzy, do gry LEGO Fortnite została dodana jedna z największych aktualizacji w grze. Jeżeli są tutaj jacyś fani Gwiezdnych Wojen, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, bo ta aktualizacja jest idealnie dla was. Do gry zostały dodane nowe miecze świetlne, nowe blastery, nowy tryb PvP z przyjaciółmi, misje NPC-ty oraz budowle, więc nowości jest naprawdę dużo. Ja dzisiaj omówię wam nową aktualizację oraz sprawdzimy wszystkie mity LEGO Fortnite. Na samym początku, moi drodzy, przywitajcie się z moją Czubaką, zostawiając łapeczkę w górę. Siema! Czubaka jest dostępna z nowego karnetu LEGO Fortnite. Ja już sobie go zakupiłem, a teraz wystarczy, że będę wykonywał zadania, za które zdobędę wypustki. A za te wypustki będę mógł odblokować różne nagrody do mojej wioski. Tak wygląda nowy sklep, a wy, moi drodzy państwo, zanim kupicie cokolwiek w grze LEGO Fortnite lub Fortnite, nie zapomnijcie skorzystać z kodu FARREL, co? Dzięki każdemu za wsparcie. Jak widzicie, w sklepie mamy do kupienia Gwiezdnego Szturmowca. Jest też Lando dostępny, taką kozacką emotką. Mam już to odblokowane. Do gry został dodany też Han Solo oraz Leia, Szturmowiec Imperialny, Boba Fett, Żołnierz Sithów, Rey, Finn, Kylo Ren oraz Zori. Wybierzmy sobie Kylo Rena. Czy możemy jeździć na Gwiezdnym Niszczycielu, który za chwileczkę wyskoczy z tej szczeliny i dołączy do LEGO Fortnite? Sprawdźmy to. Uwaga! 3, 2, 1. Zaczyna się pogoń! Wyskoczyły statki. Strzelają i uwaga, gdzie on jest? 3, 2, 1, let's go! Ale kozacki, niestety nie jestem w stanie tak wysoko podlecieć, jestem na maksymalnej już wysokości. No niestety, mi do balony. Ale jak widzicie, efekty jak zawsze są zapewnione. Gdzie eksplozja? Boom! Kozacko. Czy miecz świetlny jest niezniszczalny? Sprawdźmy to. Jak widzicie, mój miecz świetlny już jest prawie na wykończeniu. Wystarczy, że kilka razy uderzę i powinien zniknąć z mojego ekwipunku. Czy tak będzie? Sprawdźmy. Raz, dwa, trzy. Okej. Kolejna skała. Raz, dwa, trzy. I spójrzcie na to. Miecz świetny naładuje się znowu za 9 minut i 51 sekund. Czyli można powiedzieć, że miecz świetlny jest świetny i niezniszczalny. Mit potwierdzony. Do gry został dodany nowy detonator termiczny, który zastępuje nam teraz dynamit. Sprawdźmy, który z tych przedmiotów jest mocniejszy. Jest krówka. Panie dynamicie, proszę tutaj pod krówkę podlecieć. Uwaga, 3, 2, 1, trafimy ją. Bum! 17, okej. A detonator termiczny? Uwaga. 3, 2, 1, BUM! 22! Czyli detonator jest lepszy. Mit potwierdzony. Czy można dolecieć do miejsca katastrofy niszczyciela? Jak widzicie, przede mną znajduje się dym, który widać nawet w nocy. Sprawdźmy, czy coś znajdziemy w miejscu katastrofy Gwiezdnego Niszczyciela. Uwaga, dolatujemy i jak widzimy, miejsce wybuchu Gwiezdnego Niszczyciela jest jak najbardziej prawdziwe. Ten statek wylądował, ale czy znajdziemy tutaj jakieś skarby? Uwaga. Wykonaliśmy tylko zadanie, mieliśmy odwiedzić to miejsce, ale żadnych skarbów chyba tutaj nie ma. Więc jak widzimy, mit potwierdzony, rozbity statek wylądował na ziemi. Raczej rozwalił się o ziemię. Czas na starcie gigantów, czas sprawdzić, kto jest silniejszy. Epicki Szturmowiec czy Lodowy Brutal? Sprawdźmy to. Lecicie, wariaty. Okej. Szturmowiec chyba wygrywa, a jednak nie, Szturmowiec ma już tylko połowę HP, Brutal. I tak sobie dobrze radzi z nim. Uwaga, uwaga, ostatni hit. Tak jest, no niestety. Brutal jest zdecydowanie silniejszy. Zostało mu prawie połowa HP. Brutal wciąż najsilniejszą postacią w grze. Nowa kusza energetyczna nie potrzebuje bełtów, aby strzelać. No dobrze, sprawdźmy. Na początku weźmy sobie zwykłą kuszę. Chcemy strzelić w kurczaka, ale jak widzimy, nie możemy strzelić, bo brakuje nam amunicji. Nie mamy bełtów ekwipunku. Teraz wybieramy kuszę energetyczną i uwaga, strzelamy z kuszy energetycznej. BUM! 12 w kurczaka. Mit potwierdzony. Kusza strzela teraz energii. Czy imperialni widzą nas pod mapą? Halo, panowie. Jesteście tutaj? Haha, bo ja was widzę, a wy mnie nie. To możemy strzelać do nich z laserka. Okej, bliżej. Nówka broń i uwaga.
Jak widzicie, laserek nie dolatuje, ale za to miecz radzi sobie z nimi bardzo dobrze. Mit potwierdzony. Czy możemy odblokować wszystkie nagrody Star Wars, nie grając w LEGO Fortnite? Jak widzicie w karnecie, mamy opcję kup nagrody. Kiedy dorzucimy troszeczkę fałdolców, możemy wszystkie nagrody odblokować, nie grając ani minuty w grze. Ja oczywiście dla was to zrobię. Kupujemy! Wszystkie nagrody odblokowane, mit potwierdzony. Odblokowałem bar niebiesko-mleczny, kantynę, targowisko, Der Burgerownię, wyścigową sypialnię, nadzieję, wieżyczki i zbiorniki, garaż, spa, aneks kuchenny, szklane naczynia, emporium, jadłodajnia, bar, pojemnik na odpady, wieże, latarnie, skraplacze oraz duży garaż. Budujmy jakąś wioskę. Czy w pustynnej Der Burgerowni możemy zjeść burgera? Zbudujmy ją i sprawdźmy to. Raz, dwa, trzy, cztery. 11 etap za mną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 12 etap i zostały nam tylko wykończenia. Pozostał ostatni etap. Mamy tutaj napis Der Burger i wisienka na torcie, przepraszam, burger na budynku. Ta-da! Ukończone! Zajrzyjmy do środka. Siema. Halo. Ja tutaj wpadłem coś przekąsić. Jesteśmy w stanie coś tutaj zjeść? Halo. Jak widzimy, w pustynnej Der Burgerowni nie możemy kupić burgerka, ale możemy go zjeść, jeżeli go sami przyniesiemy. Mit obalony. Czy nowy miecz świetlny oraz bronie możemy modyfikować w stole esencji? Sprawdźmy, uwaga. Odpalamy stanowisko i no niestety nie, spójrzcie na to. Miecz świetlny oraz pistolet są zablokowane. A szkoda, bo gdybyśmy mogli to zrobić, to z pewnością by to była najmocniejsza broń w grze. Czy strzelając z blastera do ławicy ryb jesteśmy w stanie wyłowić rybę? Sprawdźmy to. Tiu, 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 z laserka. Uwaga, i co? No niestety, moi drodzy, mit obalony, ale czekaj. Jakiś jeden hit wszedł, jeden. O co chodzi? Blaster się zepsuł, ryba nie wyłowiona. Mit obalony. Oto teraz przypieprzmy z granata. Detonator termiczny w dłoni i rzucam. Uwaga, 3, 2, 1, BOOM! Tak jest! Detonator termiczny, jak widzicie. Ej. On nie wyłowił ryb, tylko rozwalił nam dno wody. Jeszcze raz, 1, 2, 3. Okej, okay. Żartowałem. Mit również obalony. Detonator termiczny też nie wyłowi ryb, a szkoda. Czy przy pomocy miecza świetlnego możemy zbierać surowce tak samo jak przy pomocy kilofa? Na początku użyjmy kilofa. 12. I spójrzcie, granit nam się wysypał. Teraz czas na miecz świetlny. Może być ten kamień, może być. Uwaga. 11 i... O kurcze. Ze zniszczonego kamienia nic nie wypadło, więc... Nie farmijcie maców przy pomocy miecza świetlnego. On się do tego nie nadaje. Mit obalony. Czy w grze LEGO Fortnite są dostępne wszystkie kolory mieczów świetlnych? Sprawdźmy to. I uwaga, tak jest! Mamy czerwony miecz świetlny, niebieski miecz świetlny oraz zielony miecz świetlny. I sprawdźmy, jak one wyglądają. Zielony, niebieski oraz czerwony. Mit potwierdzony. Czy możemy używać dwóch blasterów naraz? Jeden w jednym ręku, drugi w drugim ręku. Sprawdźmy to. Jeden blaster mamy już w ręku. No to czas teraz drugi wsadzić do drugiej ręki. I uwaga, no niestety nie, nie możemy tego zrobić. A szkoda, a miecz świetny? Też nie. A pochodnie? No, pochodnie to już można. To nieźle. Epic Games, zmieńcie to. Dodajcie dwa blastery do dwóch rąk. Jeżeli też jesteście za tym, zostawcie łapeczkę w górę. Mit obalony. Zdobywanie surowców zostało ulepszone. Od teraz rzeczy z rozwalonych budowli oraz skał wpadają automatycznie do naszego plecaka. Zobaczmy, czy tak na pewno jest. Raz. Dwa. Odsuwamy się i... Wow! Automatycznie wskoczyły mi do plecaka. Mit potwierdzony. Tylko będzie z pewnością mały problem z tym, bo jak dobrze wiemy, wielu surowców w grze LEGO Fortnite nie potrzebujemy, więc teraz będziemy musieli bez przerwy czyścić nasz ekwipunek z niepotrzebnych surowców. Zastanawiające. Mam nadzieję, że dzisiejsze mity wam się podobały. Jeżeli macie jakieś mity, które chcielibyście, abym przetestował w następnym odcinku, napiszcie je w komentarzu. Jeżeli nie graliście jeszcze w LEGO Fortnite, no to polecam wam w 100% tą gierkę. Jest mega fajna. Świat jest przeogromny. Można spędzić w tej grze naprawdę wiele wspaniałych godzin. Link do LEGO Fortnite macie w opisie. Klikajcie. Niech moc będzie z wami.